Słuchajcie, zauważyłem przy drodze jakiś pustostan. Postanowiłem sprawdzić, czy jest coś w środku. Drzwi są otwarte. O, nawet jest jakieś wyposażenie. Wiesz, jak na ubrania? Dość ładny. Kuchenka gazowa. Co my tu mamy? Tu coś mamy. Ma części rowerowe. Bardzo stare. Już takich hamulców nie ma. O. A tutaj mamy gry planszowe dla dzieci. Układanki. Kartki jakieś. Na pewno rodzina, która tu mieszkała, posiadała dzieci. Kołki. Komoda stara. Zobaczyć dalej, co tutaj mamy. Najprawdopodobniej była tutaj kuchnia. Tutaj meblościanka jeszcze zachowała się. I tu mamy kolejny pokój. Satelita. Regał postawiony. Widziałem schody na górę. Przejdziemy się jeszcze na górę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Bo tutaj podłoga spadła już. Muszę pamiętać, żeby nie chodzić po tym pomieszczeniu. Boczne wyjście. Co tutaj mamy dalej? Kilka szafek wiszących. O, proszę. I trafiliśmy na barek z winami. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Co to mamy? Triple. Co to? Wino czy? Nie wiem, co to jest za trunk. To jest wino na pewno. Tutaj wypite do połowy już. O, tu mamy zakapslowane również. No, jak na każdym murbeksie praktycznie zawsze znajdzie się jakieś miejsce, gdzie jakieś ciekawe trunki pozostały. Idziemy zobaczyć, co jest na górze. Tutaj mamy jakieś ciuchy i stara wieża Sonego.
rękawiczki. Dość fajne. Kurde, ale zbieg okoliczności. Znów się spotykamy. Jaki ten świat jest mały, zobaczcie. No nic, no, nie będę przeszkadzał, zaraz uciekam na górę. No. Nie wiem, boję się zajrzeć do ludzi. Zajrzyj, ja będę przy tobie. I co? Jak się nic nie rusza, to jest okej. Okay. Jest pierwszy, nie. Jest okej. Okay. Dobra. Ja lecę na górę. Bo ja już jestem przerażony, taki tu jeszcze źródłka. Szafa na samym wejściu. Z ładnymi zdobieniami. Część już poodpadała. Lub ktoś zerwał. Ciekawe, czy mamy jakieś wyposażenie w środku. Nie. Niestety żadnych ciuchów nie ma. Jeden z pokoi, najprawdopodobniej dziecięcy, można to stwierdzić po tapetach. Tutaj kolejny pusty pokój. O, zobaczcie, ale jaki stary. Tu już nie będę ryzykował. Tu mamy kolejne. Widzieliśmy z dołu tą dziurę, czyli tutaj nie wolno wchodzić. Co my tu mamy? Kolejna szafka. Tutaj mamy taras widokowy. O. Dobra. Zamknięte. Idziemy na górę. A tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. O, jaki belek. O, tu mamy jeszcze wejście. Zobaczcie. Oczywiście przejdę się na górę. Będzie poddasze. Zobaczcie, że częściowo budynek jest wybudowany z kamienia. Jest trochę kamienia. Są też cegły. Wszystko, co było pod ręką. Wow! Zobaczcie te telewizory. O, ten jest świetny. Ten jest naprawdę fajny. Philipsa. Tutaj jakieś innej firmy. I tu mamy jeszcze jakiś mniejszy. No telewizory są super. Tak poza tym, to nie ma tu nic ciekawego. Lecimy dalej. Jedną część mamy zwiedzoną. O, tutaj można wejść jeszcze wyżej. Spróchniałe schody. Zjedzone przez korniki. To jest właśnie minus drewnianych schodów. Z prawdziwego drewna. Pusty pokój. Wszystko się rozpada.
zobaczcie, ile warstw tapet. Aż na końcu tynk. Mamy tutaj jakąś monetę. Najprawdopodobniej franki. Wcześniejsza waluta belgijska. O, tutaj kolejna. Chyba nawet ta sama. Jeden frank. Tutaj też. Dobra. O, i kolejne telewizory. O, ten jest naprawdę stary. I ładny. Myślicie, że działa jeszcze? Nie sądzę. Lampy błyskowe. Króliczki. I zbiór naklejek. Tutaj to już nie ma nic. Słuchajcie, nie zapomnijcie, że w każdym domu jest piwnica, dlatego nie mogę jej pominąć. Chodźcie ze mną. O! Coś mi się wydaje, że będzie ciekawie. O proszę. Zobaczcie, ile win. Akurat piwa, wszystkie zakapslowane. Zobaczcie, cała kista, tutaj kolejna i kolejna. Ktoś naprawdę lubił piwo, tylko po prostu nie zdążył wypić. Szkoda, że piwo nie jest jak wino, im starsze, tym lepsze, bo można byłoby spróbować. Zobaczcie, ile tego tu jest. Wow, o, tu mamy już wina. Różnego rodzaju. Tu mamy akurat martini. Tu jest jakieś starsze. Teraz sprawdzimy. O. Portugalii. Ciekawe, co za rocznik. Nie jest nic napisane. Tu mamy puste butelki. O, tu mamy jakąś. Też już nie ma etykiety. Wino jest, ale nie ma etykiety. Więc nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć, jaki to rocznik. O proszę. A tutaj więcej piwka. No nieźle. Szkoda, że to wszystko się zmarnowało. O, tu akurat mamy tonik. Zobaczcie, wiertarka ręczna. Kiedyś sam taką miałem. No nie sądziłem, że tyle skarbów będzie w tej piwnicy. Ale niestety muszę ją już opuścić i lecieć na kolejne miejsce. Filmik dość krótki, ale myślę, że warto było wejść i zobaczyć takie stare telewizory. Ja osobiście nigdy nie miałem przyjemności oglądać na takich telewizorach. Jednak nasi rodzice, czy tam babcie, na pewno miały styczność z takim sprzętem właśnie.
Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się.